Dobra, możemy grać dalej. I właśnie tak trochę nie potrafię skapować, co się dokładnie działo. Majew kontra Balfurion! Muszę chronić dzikie ostrzały. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Wiem, że jest jakiś ten kanał anglojęzyczny, znaczy nie wiem, czy w tym anglojęzyczny, a w którym jest dużo historii, o, znaczy w którym jest wyjaśniona historia WoWa, WoW lore. Ja się jakoś nazywał na N, o Nobel. Nobel 87. Fajnie na razie. No ma tu tego trochę. Suramar. Stories of Suramar, part 1 of 4. O panie, pierwsza część trwa 24 minuty. No to trochę chyba trwa. Całość tego. Hello everyone! We finished up talking about the leveling zones, which means that only Suramar, locked away behind Max Level, is left to discuss. Khadgar has found a magical message in a bottle and is waiting for us to decide what to do. Nobody touch it! Not until this world. On to wyjaśnia na podstawie gry. Warrior Radiant. Ale to sam musiał kiedyś to ten. Tego posłuchać. Myś. Błąd taktyczny. Azshara. Niechaj przemówi. Nobel explains. React to Warbringer Azshara. Story of Queen Azshara lore. Years ago. In that time period, Deek Heldurai. Also known as the Highborn, but I still, well, abuse the magic in such. Dobra, nie jest o tym będę teraz na pewno. Kolita buru? Fuck. Oto sprawiedliwość! Słuchny niedźwiedź ma samą stoczną wojnę starożytnych w serii. Warcraft lore. Wiem, ale nie mogę tego typa słuchać. Znaczy fajnie ma te filmy, ale jak tak posłuchać jego w innych częściach życia, to nie mam ochoty oglądać jego filmów. Jaki kanał? Nobel 87 bodajże. Przez 2B. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Zabij się ze mną. Oto sprawiedliwość. No muszę przyznać, że genialne to rozdanko mamy. Witaj, 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 witaj.
Masz, pobaw się. Ziomeczku, po ziomeczku. Nikt nie pobije moich cen. Au. Au, au. Skomplikowana pajęczyna. Ja pierdolę, naprawdę, no kurwa. Dobrałem 12 kart i jednego bounce'a poza waliszami. Ja co robicie? Nie starczy mi czasu, no nie ma opcji. Dobra, rzućmy to. Rzućmy tego Vanisha. Oto sprawiedliwość. No i graj, ale no. Kurwa, w siódmej turze se zagrałem dwa razy kartę do questa, no to pozdro 600. Ech. Pobije moich cen. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Napij się ze mną. Moc kwiatów. Pyta, to nie jest Mehakton? Teraz umiące. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Przemówi do mnie ból. Maćko, obawiam się, że użyłeś słów, które mam zbugowane. Sprawdzę. Chyba w ogóle się na Twitcha nie wysłało. Ziom. Tak coś mi się zdaje. Nawet w logach nie ma nic, żebyś pisał. Nie ukryjesz się przed cieniem śmierci. Kurwa, brawo. Brawo, bravissimo. Mm-hmm.
Z dzisiaj w nocy mi się chyba siła jakiś film kręciłem. Mi się właśnie zeskarżyło. Skomplikowana pajęczyna. Maśko, no nawet nie mam w tym, no w logach. Ale moja tura, nie. To jest wszystko, co mi pokazują logi. Pisałeś, nie widzę tu nic długiego. Siedem milionów zdrowia. Trochę sporo. Shadow Step. Shadow Stepy Preppy 20. Mamy armię dzików. Skończyły mi się karty. I co dostaję tego? Ketuna i morda? Moje myśli. Cześć, Polak. Teraz tak to działa? Co ja chyba robisz? Czemu ty mi stary tego nie strajkowałeś? Maćko, tak, wyślij. Tak jak piszesz długie wiadomości, to po prostu Twitch tego nie... coś tam. Czasem tak jest. Jak ktoś pisze coś tam długiego i tego nie widać po prostu. Jeżeli nic po drodze nie pomieszałem, to było tak. Aszara skontaktowała... kontaktuje się z Sargerasem przez studnię wieczności i zawiera z nim deal. Sargeras jest zbyt duży, aby przejść przez nią. Jednak armię Legionu mogą już przejść. Nikt nie umknie przed moim gniewem. A to ona się z nim skontaktowała, a nie on z nią? Jeżeli ten mam się bez szczegółów. Gdzieś tam po inwazji Broxigar broni przejścia przez studnię i dopiero sam Sargeras przychodzi go zabić. Czy studnie wieczności zostaje uznany za zdrajcę? Ten urobinka zmieniający to się stał Asherem i jak powstały nagi Sumara. No, a kontynuuje rozpada się na to, co teraz mamy, tak w skrócie. Okej, to wiem. Przez studnie dopiero sam Sargeras przychodzi go zabić, a nie, czy studnie wieczności zostaje uznany za zdrajcę. Znaczy, za nagi Sumara zatopiona, a kontynuuje się. Czekaj, ale w takim razie czym był Suramar?
Bo Suramar to jest ta kraina w Legionie. I mi się wydawało, że ta kraina to było to, gdzie był ten Well of Eternity. Jestem elfów pierwszych. I tam była Azshara? Nie skończyłem jeszcze puzzli. Tak. Czyli jak nie wyszedł deal Azshary z Sargerasem, to studnia zatopiła część tego Suramaru? Że ja chyba za głupi jestem, żeby to zrozumieć. Oto sprawiedliwość. Część Suramaru się uratowała, stworzyła kopułę, która ich uratowała. Aha, no dobra, no to kojarzę. Faktycznie. I zalały Zin Azshary. Co to było Zin Azshary w takim razie? Potem jak znów przyszedł Legion, to tamci, co przeżyli, popełnili ten sam błąd co Azshara i zrobili dwie z Legionem. Aaaa. Pomotane to strasznie. Sprawdź to ciekły dzik atakuje. Grajse.
Eyeborn, Nightborn. Żywioły milczą. Night Elves, High Elves, Blood Elves. Sporo tego. Ziemeczku, co ty tu szukasz? Czego ty, kochanie, tutaj chcesz? Powiesz ty mi. Napij się ze mną. Czyż my cię tutaj na pierogi przerobimy? Zgaduj dalej. Graj se. Te 6 statków Alians to były 3 statki Aliansu i 3 pożyczone od Hordy. Bo więcej nie mają. To jest ta ich flota. Sprawiedliwość! Przyjmuję wyzwanie. Choć Gilneas osobnik był wilkiem? Choć Gilneas osobnik był wilkiem. To zagram se cały stół kreatur, panie Nazgul. O, pradawne duchy, wypatrzcie. Piękne zagranie. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze to będzie trwało? Łoponie. Coś tam połkło żabę. A żaba połknęła królika. I oto koniec uwawieszyka. Szafelin. No nieźle. Co myślicie? Majew kontra Rexor. Majew kontra Rexor. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Pierwsza, druga, trzecia. Sound nie najgorzej.
ucieka. Ano. Zajebiście. I co, on będzie tak każdą turę grał? Shuffling. Oj. Czemu jest w legendzie? Przez przypadek. Mamy 8, 7, 9. Też nie wiem, czy nie powinienem tego jajka zabić. Ale jak on nic w poprzedniej turze nie zrobił, to co teraz zrobi? Rzuci ten sześcian? Zotanie. Chodź mi na rękę, głupia sroko. Ej. Ła! Stopa swędzi! Stopa swędzi! Dobra, podrapałem się, już nie swędzi. Ty, gościu, nie przesadzaj z tym może trochę, za bałcą. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Jest świetny, Mariolka. Choć Neas osobnik był wilkiem? Przejmuję. Mamy problem. Brakuje mi jednego tego. Dałoby się to dobrać. Shuffling. Napij się ze mną, hej. Napij się ze mną, hej. A, dobra. Trochę ogarnięte.
Witam cię, Alengar, bardzo serdecznie w mnie subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Welcome to the family, my friend. Co tu się przetrzymuje? Super, że motka mi zasłania to. Jajko. Tak sobie myślę. Oto sprawiedliwość. Hej. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tak sobie myślę. Tak sobie myślę. No. Hello. No, po tych pierwszych porażkach idzie całkiem przyjaźnie. Ale w sumie jak bez rogal to nie jest taki typowy deck, sobie trzeba, nimi się trzeba nauczyć grać. Ewentualnie przypomnieć sobie, jak się gra. Majew kontra Jaina! Prosisz się o lanie. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Halo, będę się wyłączyć. Control. Jak control, to gramy wolno. Zależy dla kogo, nie rozumiem, ale okej. Pewnie zależy. Tak sobie myślę. Streaker.
Mam nadzieję, że podoba ci się. Dobra. Chyba czas zacząć coś robić, nie? Jakie wanisze może? Zatańczmy do mojej melodii. Aha. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Idź mnie z tym. Za dużo tu tego. Mam za dużo kart. Trzecia, czwarta, brakuje piątej. Rzeczywistość utkana. Jest i piąta. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Cóż za wspaniały okaz. Graj, kochasiu. Cześć, Szaroburas. Ile? Nie miał za dużo kart na ręce. Tracę dwie, dostaję trzy. Jak to się zmienia, tak? Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Roj. 15 hapsów, trochę mało. Aj. Tyle obszarówek. No niedobrze. Nie wiem w sumie, czy tej Sony nie zagrałem bez sensu trochę. Mogło tak być. Mocy nie trzeba się bać. Bać należy się tych, którzy nią władają. Witaj. Kurde, muszę iść po telefon. Nie wymyślić taki system ten, przywoływania telefonu. Telefonie, przyzywam cię i telefon pojawia się w waszej ręce. Tracimy tu czas.
Okej. No, graj se. Jakich youtuberów oglądam? No dwie są różne. Ciężko mi tak wymienić. Ciężko mi tak wymienić, ziomu. Dobra, dawać dziki. W sumie dodam jeszcze to. Bezszelestna śmierć. Daj. Ten quest rogal nie jest jeszcze przypadkiem troszkę OP. Nie wiem. Może jest! Rzeczywistość utkana. A, niech skąd zaatakuje. Zostało mi 6 kart. I 2 na 10. Czy nie gram już w WoA? Gram. Trochę. Pijący kokon. Nie wiem, co on już rzucił za czary. Ona jeszcze bliżej. To wiem na przykład. Ja nie zrobiłem jeszcze puzli. W sumie zapomniałem o tym. Chciałbym z tego dwa wanisze dobrać, to takie na 33%. Co jeszcze czekam, na razie nie będę tego zagrywał.
jest Iwonisz. Kurde, za mało dzików se wrócę, no. Chylę czoła przed twoją potęgą. What a stupid deck. Aś fuck. Dobra, zagramy sobie jeszcze z jedną, dwie gierki. I co dalej będziemy robić? I zrobimy sobie przerwę. A po przerwie pomyślę. To jest najlepsza opcja. Przed moim gniewem. No nikt nie umknie. Miał 8 HP? A nie 12? Może mi się popierdzieliło. Cześć, number. Chroni mnie światłość. Oto sprawiedliwość. Interesujące. Tak, trochę niedobrze. Ulepszony Hero Power Druida, plus 2, znaczy 2 ataku, 2 armora. Ale trochę mnie ziomeczek graszuje, nie ukrywajmy tego. Nie ma tragedii. Powiedzmy. Witaj. What we gonna do? Elemental mrożący? Hu, 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 panie Mirku.
Cóż za piękna niespodzianka dla Mateuszka. Mateuszka kaktuska. Co? Tak, gadam. Przyszłość należy do nas. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. No zagramy ze tego, żeby tam miał co robić. Prep by się przydał bardzo mocno. Chłonąć mienie. Nawróć. To bola o. To bola o i to bardzo bola o. Dobra, co się stanie, jak rzucę to? Zostaje mi 6 many. Tak sobie. Za mało, żeby dzikami dobić tego typa. Dobra, gramy dziki. No pytanie jest takie, czy nie umrę. Bo jest to niestety prawdopodobne. Okej, chyba żyję. Chyba żyję. O, mamy takiego gościa. Jest dobrze. Nie no, spoko, spoko, nie umieram, nie umieram. Warto skraftować ten deck. Kiedyś nim grałem i wiem, że mi się podobał, ale szukam feku na dłużej, który jest dobry w mecie i czy da się nim grać bez Sony i Gorgonzoli. Nie, nie warto kraftować tego deku. Tak mi się wydaje. A ja w ogóle drugiego takie miałem. Przyszłość należy do nas. Ty wbijasz to. Ty w to, ty w to. Ty wbijaj na stół, dobierz nam coś tam. A, dobierz to. I graj se, karaluszku, pębuszku. 15 życia, wychodzimy na prostą. Okej. Nie mamy już Hilkensa. To jest dosyć smutne. Tak sobie myślę. Choć Neas osobnie był wilkiem. O. Lud ci wokół. O, skoro na
No. No, bo myślałem, że się będę musiał męczyć, ale na szczęście kolega sprawił, że nie musiałem. Na której dzisiaj będzie stream, do tej to zawsze pewnie.